Jezu, ja tutaj się wydostałem z tego portalu, ale czy ja powinienem po prostu, nie wiem, iść tutaj w ten świat, czy iść do tego portalu? No nie wiem, w sumie, no trudno, tutaj chyba na to wygląda, że powinienem tutaj iść, ta wędrówka jednak się tutaj jednak na tym świecie nie skończy, także ja wbijam dalej. Bardzo bym cię poprosił o to, byś ocenił ten film, klikając łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz zasubskrybować z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Wow, znowu mnie tu przeteleportowało. Nie wiem, gdzie ja jestem. Znowu w jakimś świecie, tym razem cobblestone'owym. No fuck, co ja tu robię? Dlaczego mnie ciągle przeteleportowuje? Tu jest w sumie jakieś drzewo, nie wiem. Powinienem może je ściąć? Dużo tutaj podejrzewam, że może być znowu zagadek, tak jak w poprzednich, wersjach tych portali. No, wcześniej byliśmy w Dircie, a teraz w cobblestone'owym świecie. Tylko co ja mam tu do zrobienia? Co? Tu jest jakaś dróżka? Wow, ej, zobaczcie, tam jest jakaś skrzynka. Ciekawe, co może w niej być. Tym bardziej, że tutaj jest sporo jakichś pajęczyn. Tam jest jeszcze jedna. No i jest droga, tylko co, jak ja mam się tutaj wydostać? W sumie nie wiem, zobaczmy tutaj, może gdzieś jest jakiś przycisk, może coś. Ej, o, jest, patrzcie, zobaczcie, że tutaj coś jest na górze, tylko ja tam nie dosięgnę, jednak skaczę trochę za nisko. Może przydałoby się, żebym tam jakoś skoczył i to włączył, tylko nie wiem, jak to zrobić. Czekajcie, może jak to MacGyver zawsze robił, powinien zrobić... Może łuk, tylko nie mam strzał. Ej, czekajcie, tam jest skrzynka. Może tam będą strzały. Dobra, ej, dobra, to ja zabieram sobie właśnie te nitki, które po prostu z tych pajęczyn sobie mogę uzyskać. Dlatego ich mam już dosyć sporo, bo 6. I sobie je wykorzystam, by zrobić po prostu łuk. Ej, tam jest diament, tylko jak ja go wydobędę? Chyba nie mieczem, co? Spróbujmy mieczem, może mi się uda go wydobyć. Ale wątpię. Nie, nawet nie drgnie. Dlatego, dobra, zróbmy łuk. Może jak zrobimy łuk, w sumie ten portal jest trochę już nieaktywny. A szkoda, bo fajnie by było, żeby jednak się aktywował. Oj, dobra, czyli ja biorę sobie po prostu te drewno sobie wydobędę i będę miał łuk, z którego mogę sobie po prostu wykorzystać, by zrobić maszynkę po prostu do otwierania tych tutaj naszych przejść, może jakoś to zadziała, no nie wiem, może mam nadzieję taką. Dlatego zbiorę te drewno jak najwięcej, w sumie jest go trochę jeszcze tam więcej wyżej, bo to w sumie jest takie dosyć wysokie drzewo. Ale dobra, tyle mi wystarczy na pewno, żeby zrobić łuk. Okej, okay. Zobaczcie w ogóle, jak ten świat śmiesznie wygląda, w ogóle jak to jest wygenerowane, jak ten świat świetnie wygląda. Teraz to tylko mi zostanie wejście tutaj jeszcze. W sumie nie, czekajcie, zrobimy najpierw łuk, który mi tutaj ułatwi całą tą robotę. Podejrzewam, że tam powinienem trafić bez problemu, tym bardziej, że jakoś łucznikiem miarę dobrym jestem. Także tutaj powinniśmy zrobić tą cięciwę. Tu? Czy to źle jest zrobione? Halo? Halo? O, tak chyba powinno być. Tak, i tak właśnie robimy łuk w taki sposób. Tylko jak ja tu trafię? Bo tutaj jest, nie wiem, jakieś przejście? W sumie... Dobra, mam pomysł. Zrobimy drabinki. Drabinki zrobimy, z których będziemy mogli po prostu sobie tutaj śmiało przejść. W sumie tylko 3 mam. A, czyli 3 wystarczą. Okej, ja sobie stawiam to tu. I możemy wejść trochę już dalej, już jesteśmy trochę do przodu. Zobaczymy, o nie, jeszcze więcej drabinek, czyli jeszcze jedną drabinkę muszę zrobić. I wtedy już będę miał w sumie ogarnięte przejście, może, no nie wiem, nie jestem do końca pewien, czy tędyk droga. Czyli tak, już mamy drabinki zrobione, wszystko ogarnięte, także wbijamy tylko na te wejście, które tutaj jednak jest. I co? Jesteśmy na górze. Zobaczcie, że tam jakaś lawa jest. Ciekawe, co ona robi. Dobra, jest tutaj zejście. Tak! Właśnie! Tutaj są strzały, czyli ja spokojnie mogę sobie schodzić i spróbujmy trafić właśnie w ten przycisk, który jest... O, właśnie tutaj. Uwaga. Uwaga, czy coś się zrobi? Halo? Halo? Czy coś się zrobi? Zobaczcie, że coś... się ruszyło. Tak! Zobaczcie, że przejście jest aktywne. Już możemy tutaj przejść. Tylko ostrożnie, bo tutaj jakiś mechanizm dziwny jest. O,
Dobra, udało się tutaj przejść. No nie, kolejny portal, redstone'owy. Czy ja tam mam się udać, czy co? Dobra, czyli tutaj jest ten parkour jakiś, w ogóle mega dużo lawy. Czyli tutaj powinienem chyba się udać. Zobaczmy, co my tu mamy. Tam jest jakiś TNT. Są jakieś brodawki tam dalej, ale ciekawe, czy coś tutaj powinien zrobić. Ej, dobra, tu ktoś jest. Czyli co? Halo, dzień dobry. Witaj w świecie Kobla. W tym świecie jest dużo gruzu, który stanowi strukturę tego świata. Dobrze, że dotarłeś tutaj do mnie. Wyjście z tego świata jest teraz niemożliwe. Istnieje taka specjalna rzecz, która ułatwi ci przejście do innego świata. Mogę ci pomóc, lecz musisz przynieść jedno jabłko, 5 netherowych brodawek, diament i redstone, które są mi teraz bardzo potrzebne. Jak tylko je zdobędziesz, to przyjdź do mnie jak najszybciej. Powodzenia. Okej. Czyli co, mogę się wydostać stąd i iść dalej, ale muszę uzbierać, jabłko, diament, redstone i 5 brodawek. Ciekawe, czy mi się uda to zrobić. W sumie brodawki już widziałem, że są tam, ale co tu jest? Tu jest jakiś kilof. Dobra, czyli ja się udam najpierw po broda... Ej, mam dobre informacje, że pamiętacie, na samym tam początku tam gdzieś był diamant. Dlaczego diament? Dlaczego ja tutaj spadam? Muszę tutaj jakoś się wbić, tylko tutaj w sumie jest dużo jakichś takich skałek, które uniemożliwiają mi przeskakiwanie. W sumie już trochę w parkurze się wyrobiłem, dlatego to skakanie nie sprawia mi takiego problemu. Dobra, czyli mamy już kilof, z którego będę mógł sobie po prostu wykorzystać, by wydobyć tamten diament, który jest tu przy samym spawnie, przy tym samym portale, czyli to mi się uda zrobić. O, ale super, czyli tak, dobra, ja wykorzystam ten diament, i będę mógł go zrobić tutaj. Po prostu już mam wydobyty, tylko powinienem ten diament dać dla tego villagera, tego pana, który jednak się tym pilnuje. W sumie brodawki już mogę też zrobić i już będę miał dużo, dużo zadań wykonanych, które teraz powinienem sobie przygotować, by zrobić kolejne. Powinienem się przygotować, żeby zrobić kolejne. Także już mam, patrzcie, 6 nawet brodawek, czyli jedną będę mógł sobie wziąć na pamiątkę. O, ale super. Czyli teraz tylko tam do tej skrzyni powinienem włożyć diament i 5 brodawek. 5 brodawek. Tylko w sumie nie wiem, jak ja znajdę te jabłko jedno. Jabłko i co tam jeszcze było? Była redstone był. Czyli nie wiem. Ej, w ogóle tam jakieś diamenty są. Czemu ja tego nie wykorzystałem? Jest drzewko jakieś? Okej. Dzień dobry. Czyli już tutaj panu odkładam diament, 5 brodawek. Jedną sobie zabiorę na pamiątkę oczywiście. I zostawiam. Już mamy 2 z 4 zrobione, także nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, w sumie powinniśmy się tu jakoś udać. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś przejście, czy co, jak ja to powinienem tutaj się udać. W sumie tutaj nie ma przejścia. Tutaj jest wszystko zalane lawą. Nie wiem. Dobra, pójdę tędy tutaj. Pójdę tutaj, może tutaj coś być. Tylko nie mam pojęcia, jak się tutaj przedostać. W sumie dobra. Czyli tak. Tutaj, jest skrzynka. Tylko to szkło ani drgnie. To jest jakieś hartowane szkło, które jest mega ciężkie. Tu jest przejście? Ej, tu jest przejście. Co? Gunpowder? Naprawdę? Gunpowder mamy, słuchajcie, gunpowder. Czyli ja mogę to rozsadzić za pomocą TNT. Tylko gdzie tutaj znajdę jeszcze jakieś na przykład piasek. Gdzieś tu powinien być piasek, który umożliwi mi rozwalenie tego TNT. Ej, no nie wiem, gdzie ten piasek mogę znaleźć. Ale czekajcie, czy... Co? Tam się piasek zespawnował. Ej, to jest easy. To jest proste jakieś zadanie, kurczę, tylko trzeba dużo biegać po prostu w tą i we w te. I mamy praktycznie wszystko już do zrobienia. Zbiorę ten piasek, który mi się na pewno tutaj przyda, żeby zrobić te TNT, rozwalić tą szklane, jakieś, nie wiem co to jest, jakieś przejście szklane. Tym bardziej, że tego piasku jest od groma naprawdę sporo, ale gunpowder już mamy, piasku jest trochę też sporo, czyli to jest dosyć łatwe. W sumie TNT jest tutaj bardzo dużo w skale po prostu, ale ja po prostu nie wiem, nie jestem zbyt łatwy tutaj. O, mamy TNT.
Ej, nie, te TNT jest jakieś słabe, dlatego ja je wyrzucam. Chyba one raczej mi się tutaj nie przyda. Dobra, czyli co? Mamy gunpowder, mamy piasek. W sumie muszę zrobić tylko crafting table, które tutaj już mogę sobie po prostu postawić, powiedzmy, w tym miejscu. I już będę mógł zrobić właśnie ten nasz upragniony TNT, które jednak będzie łatwo odpalić. Tylko właśnie, łatwo odpalić. Co to znaczy? Powinienem znaleźć jakieś... spadłem. Powinienem znaleźć jakąś, nie wiem, na przykład zapalniczkę czy coś w tym stylu, bo jednak bez ognia nie odpalimy takiego TNT. Dobra, czyli co, najpierw udamy się tutaj, żeby te TNT po prostu postawić i mieć w zanadrzu jakieś tutaj ubezpieczenie w naszą, powiedzmy, przygodę. Dobra, tutaj TNT postawię, chyba byłoby ok. Dlatego, żeby zrobić zapalniczkę, powinienem mieć żelazo i gravel, czyli żwir. Ej, co? Jest, mam gravel, o kurczę, i jest żelazo. Czyli dobrze, bardzo dobrze. Czekajcie, musimy rozwalać te naszego gravel, nasz żwir po prostu rozwalać i może się uda tutaj go po prostu jakoś rozwalić, żeby był tutaj jednak ten flint, czyli krzesiwo, które umożliwi zrobić tą zapalniczkę. To chwilkę musi zająć, bo ciężko znaleźć ten gravel, czy ten flint, czyli krzesiwo. Jest, mamy, zobaczcie, mamy te krzesiwo, które po prostu wykorzystam za chwilę, ale powinienem jeszcze mieć sztabkę żelaza, czyli świetnie się składa, że akurat w tym miejscu jest żelazo, które powinienem teraz przepalić, tylko czy ja mam kobla wystarczająco? W sumie to jest kraina kobla, czyli jak wezmę, pożyczę sobie trochę tego minerału, tego po prostu gruzu, to nie będzie nikomu żal po prostu, że on jest wykorzystany przeze mnie. Dobra, tutaj mamy ogólnie crafting table, czyli bez problemu zrobię sobie piecyk, który po prostu wsadzam sobie właśnie w tym miejscu. Ojejku, czemu ja go tutaj nie wziąłem? Czyli tutaj piecyk, myślę, że drewnem przepalimy, nic się nie stanie. I zobaczcie, że zaraz będziemy mieli zapalniczkę, która po prostu bez problemu umożliwi nam przejście po prostu do tej skrzynki, której musi być jakiś itemek. No musi być jakiś itemek, flint and steel, jest, mamy, przechodzimy dalej. Tu tylko, aby przeskoczyć, doskoczyć, mamy to wszystko zrobione. Odpalamy te TNT, także uwaga, poszło, aby go nie rozwaliło naszej tutaj skrzynki. Jest, mamy. I uwaga, co tu będzie? Tak, jabłko, które możemy już dać dla tego pana, który nam jednak powiedział o tym, że co mamy dać i będziemy mieli przejście po prostu do innego świata. Super, ej, czyli nam został tylko redstone, ale w sumie nigdzie nie widzę tutaj przejścia, żeby jednak się tutaj jakoś przedostać. No trudno, czyli co? Nie przejdę? Co, mam wracać, jak ten portal jest nieaktywny? Wow, ej, tu jest jakieś przejście, może tutaj jakbym wskoczył, może tutaj coś będzie, coś tutaj może być, tylko jest ta lawa cholerna, no i ten portal, na który bardzo chciałbym, do którego chciałbym bardzo dotrzeć, jest lawa, te przejście. Co? Resztą, ale naprawdę jak na zawołanie, jakieś szczęście mega mam, czyli co, ja wracam, od razu daję i mamy praktycznie zrobioną nasze zadanie, które umożliwi nam po prostu przejście już dalej i wrzucam tego redstone'a i wszystko jest pięknie zrobione. Dobra, to co? Dzień dobry proszę pana, ja już mam wszystko zrobione, także chciałbym, nie wiem, jakieś aktywować ten portal, nie wiem, jakoś przejść, w ogóle nie wiem jak tą lawę przejść. Brawo! Udało ci się znaleźć wszystkie rzeczy, dlatego pomogę i tobie. W skrzyni są wszystkie przedmioty, które pomogą ci się przedostać przez lawę do portalu i aktywować go. Do zobaczenia, przybyszu. Czyli ja jestem uratowany, świetnie, dziękuję panu za całą pomoc i mam nadzieję, że te przedmioty się panu przydadzą, tylko ciekawe, czy one tu są... Wow! Czyli faktycznie mamy tutaj w skrzynce potkę na... po prostu, że nie mogę się palić,
I redstone'owy jakiś łącz, czyli różdżka, która pomoże mi po prostu przejść przez tą lawę. Świetnie, mam nadzieję, że mi to nie podpali, bo strasznie się dygam tej lawy. Jednak ta lawa robi nam nade mną jakąś taką aurę po prostu stresu, nie? Dobra, czyli ja już wszystkie rzeczy mam. Powinienem wypić tą butelkę z tą potką i mogę sobie po prostu wbijać do lawy. O kurczę, zobaczcie, że ja nie płonę, tylko strasznie długo mi to zajmie, dlatego jakoś to szybko tutaj trzeba przedostać się, nie wiem, może stawiając tutaj jakiegoś bloka i uda mi się przedostać się trochę szybciej. Dobra, aby tylko dalej. W sumie piasek nie powinien się tutaj spalić, bo jednak to jest taki blok, który po prostu nie spali się w lawie. W sumie tylko powinno to szkło się zrobić. Wow, zobaczcie, że jesteśmy już z powrotem na miejscu. Tylko, o Jezu, tam jest woda. Fajnie by było się ugasić, bo strasznie, zobaczcie, że płonę. Tym bardziej, że ten portal jeszcze jest nieaktywny, a ja powinienem przez niego przejść. Także, dobra, ja wskakuję.